Szanowni Państwo, kiedy rok temu na zakończenie uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w pięknej sali balowej na Zamku Królewskim pożegnałem się z Państwem słowami do widzenia za rok. Nie sądziłem, że prowadząc galę wręczenia tej najważniejszej nagrody naukowej w Polsce nie będę Państwa widział. To dla mnie dyskomfort, ale okoliczności zmusiły nas, by w tym roku galę wręczenia już po raz 29 Nagród Naukowych Fundacji zorganizować w sieci, online. A więc witam Państwa zgromadzonych przed ekranami. Witam przedstawicieli instytucji państwowych, naukowych, samorządowych i pozarządowych. Witam rektorów uczelni wyższych, dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych, a w szczególności witam przedstawicieli instytucji, z którymi związani są tegoroczni laureaci. No ale proszę Państwa, przede wszystkim witam serdecznie laureatów, ich rodziny, przyjaciół, współpracowników. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądają transmisję z naszej gali w sieci. No i łączymy się już z panem profesorem Maciejem Żyliczem, prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Panie profesorze. Szanowni Państwo, moi drodzy, dzisiejsza uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zachodzi w niecodziennych okolicznościach pandemii koronawirusa. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku. Jest ona instytucją pożytku publicznego, działającą non-profit i wspomagającą naukę i naukowców pracujących w Polsce. Jest to misja, którą prowadzimy, przestrzegając zasady, ażeby wspomagać najlepszych, aby stali się jeszcze lepszymi. Fundacja posiada własny kapitał, który uzyskała dzięki likwidacji Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1991 roku. W ten sposób pozyskała 95 milionów złotych. Później pozyskała także pieniądze z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Fundusze te powierzone fundacji zostały wielokrotnie powiększone. Obecnie fundacja dysponuje 250 milionami złotych, ale także i przekazała środowisku naukowemu w ciągu tych prawie 29 lat istnienia przeszło 518 milionów złotych. Fundacja uczestniczy także w dystrybucji pieniędzy unijnych, strukturalnych i na ten cel przekazała już obecnie 860 milionów złotych. W sumie, wspierając najlepszych, wspieramy około 11 tysięcy laureatów, stypendystów oraz osób, które wykonują granty za te właśnie pieniądze. Ponieważ media zazwyczaj przekazują zupełnie niewłaściwy obraz, jak dokonuje się odkryć naukowych, to my właśnie, naukowcy, powinniśmy uczyć społeczeństwo, w jaki sposób pracuje się naukowo. Powinniśmy uczyć społeczeństwo tego, że właściwie wszystko, co nas otacza, wszystko, co nam ułatwia życie, ale tak samo wszystko, co jest niezbędne czasami do tego, żeby to życie zachodziło w warunkach dobrych, tak jak na przykład w przypadku tworzenia szczepionek przeciwwirusowych, zawdzięczamy nauce. To, co mnie niezwykle fascynuje w nauce, to jest to, że czasami bardzo wyrafinowane hipotezy, czasami bardzo teoretyczne badania powodują, że znajdują zastosowanie w życiu społecznym. Takim przykładem z jednej strony jest teoria Einsteina, która w 1905 roku powiedział o szczególnej teorii względności, 10 lat później opublikował ogólną teorię względności, która się wydawała nam, że jest tak abstrakcyjna, że mało kto ją rozumie. Okazało się, że w tej chwili codziennie sprawdzamy
tą teorię, używając na przykład GPS-ów. One są dokładne tylko dzięki temu, że potrafimy synchronizować zegary atomowe z satelitów i z Ziemi i nie popełniamy dużego błędu. A więc to też uczy nas pokory. Bardzo trudno czasami przewidzieć jest, w jaki sposób zastosujemy tę naukę. Gdzie ona znajdzie zastosowanie? Czasami czekamy na to dziesiątki, a może setki lat, a mimo to dobra nauka zostanie w końcu spożytkowana przez społeczeństwo. I to, co chciałbym też przekazać w czasie tego krótkiego mojego wystąpienia, to jest to, że naukowcy są zainteresowani tym, są ciekawi świata, a więc ciekawość jest głównym elementem stymulującym rozwój nauki, niekoniecznie bezpośrednie i szybkie zastosowanie. Mimo to społeczeństwo bardzo często wyraża swoją opinię, że za pieniądze publiczne powinniśmy jedynie finansować badania, które mają bezpośrednie zastosowanie. Żeby zmienić sposób postrzegania nauki i zmienić to zdanie, które jest całkowicie błędne, my, naukowcy, powinniśmy bardzo uczestniczyć w etapie edukacji społeczeństwa. Ale na to, żeby uczestniczyć, musimy mieć tak samo, społeczeństwo musi mieć do nas zaufanie. I to jest niezwykle ważne. W jaki sposób osiągnąć społeczne zaufanie? Myślę, po pierwsze, mówić otwarcie językiem zrozumiałym o naszych odkryciach naukowych. A po drugie, to co jest niezwykle ważne, nie mówić o rzeczach, na których się nie znamy. I to jest niezwykle istotne. Richard Feynman powiedział kiedyś, laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że w zakresie swojej kompetencji odważnie wypowiadajcie swoje opinie. Czasami może być to traktowane jako wchodzenie w politykę, ale taka reakcja pochodzi od ludzi, którzy coś chcą ukryć albo boją się prawdy. Chciałbym też przy tej okazji zacytować niezwykle ważne zdanie wypowiedziane przez profesora Kazimierza Twardowskiego, filozofa, twórcę lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, który przeszło 80 lat temu powiedział coś, co powinniśmy pamiętać i pamiętać do dzisiaj. Uniwersytet musi odgrodzić się od wszystkiego, co nie służy zdobywaniu prawdy naukowej. Musi przestrzegać należytego dystansu między sobą a zgiełkiem ścierających się poglądów społecznych, ekonomicznych, politycznych i wszystkich innych. Tak, profesor Twardowski, były rektor Uniwersytetu Lwowskiego, mówił o poglądach. Bardzo często obecnie w dyskursie mylimy poglądy z faktami i fakty z poglądami. To, co powiedział profesor Twardowski, też oznacza, że każdy z nas, naukowców, może mieć swoje własne poglądy naukowe. Ale to, co jest ważne, według profesora Twardowskiego, to jest, że uniwersytet nie jest miejscem ich eksponowania. Dzisiaj spotykamy się, żeby przekazać najwyższą nagrodę, którą funduje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, uczonym, którzy osiągnęli bardzo dużo w nauce, ale tak samo dokonali ściśle określonego odkrycia naukowego, które zostało sprawdzone przez środowisko naukowe. To, co jest ważne, ci ludzie oprócz tych dokonań mają zaufanie naszego środowiska naukowego. Dziękuję, panie profesorze. I dziękuję, że podkreślił pan nie tylko znaczenie prowadzenia badań naukowych, ale i konieczność mówienia o nich, i to mówienia językiem, który byłby zrozumiały także dla nienaukowców. To bardzo ważne. Proszę państwa, już teraz pora na rozpoczęcie wręczenia nagród. Jednak zanim przedstawię laureatów i ich dokonania, połączymy się z przewodniczącym Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, panem profesorem Tomaszem Guzikiem, debiutującym w tej roli.
Bardzo proszę, panie profesorze. W imieniu Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pragnę państwa bardzo gorąco powitać na uroczystości wręczenia nagród FNP, która od lat jest prawdziwym świętem polskiej nauki. W tym roku celebrujemy wybitny wkład polskich uczonych w ogólnoświatową wiedzę w ten wyjątkowy, cyfrowy sposób. Witając państwa oraz naszych laureatów, pragnę przedstawić Radę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która jednocześnie stanowi kapitułę Nagrody FNP, corocznie dokonując wyboru laureatów w czterech obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk o życiu i o ziemi. W skład Rady Fundacji wchodzi pani profesor Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej Rady Fundacji, pani profesor Aleksandra Łuszczyńska z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, pani profesor Maria Nowakowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Tomasz Łuczak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pan profesor Jan Kotwica z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W imieniu Fundacji i nas wszystkich chciałem podziękować członkom Rady za ich ogromne zaangażowanie w proces wyłaniania i ostatecznego wyboru laureatów oraz za ich codzienną pracę na rzecz nauki polskiej. Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą wyjątkową. Przede wszystkim ze względu na jej podstawowe założenie, jakim jest wyróżnienie uczonych o niekwestionowanym autorytecie w międzynarodowej społeczności naukowej, których dokonania przesuwają granice poznania, wnosząc wybitny wkład w postęp cywilizacyjny, kulturowy naszego kraju, światowy, oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Cel ten jest co roku osiągany przez unikalny, wieloetapowy proces wyboru laureatów. Po pierwsze, kandydaci nie zgłaszają się sami. O nominację do nagrody poproszonych w tym roku było niemal 300 wybitnych uczonych i liderów nauki. Na podstawie poszczegółowych nominacji Rada wskazuje kilkunastu kandydatów, którzy są następnie oceniani przez trzech niezależnych ekspertów każdy. Ekspertami w tym procesie są czołowi uczeni z zagranicy w zakresie szeroko pojętej specjalizacji naukowej kandydatów. Przygotowują oni wnikliwą ocenę osiągnięć naukowych, ich międzynarodowego znaczenia, ale także ich rozpoznawalności jako odkrycia związanego z Polską. Rada powołuje następnie trzech recenzentów w każdym z ocenianych obszarów. Ci nowi uczeni dokonują porównania osiągnięć wszystkich kandydatów równocześnie. O recenzję proszeni są światowi liderzy danego obszaru, uczeni często znani nam dobrze z wielkich odkryć, których sami dokonywali w przeszłości. Dzięki temu możemy mieć pewność, że odkrycia naszych laureatów, o których usłyszą dziś państwo, są szeroko rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, ale też, że są to odkrycia polskie i jasno z Polską związane. Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej następnie w bardzo żmudnym procesie analizuje wszystkie dostępne ekspertyzy i recenzje i po długiej, dynamicznej, często trwającej nawet ponad dwa dni dyskusji, wyłania laureatów. Interdyscyplinarne i zróżnicowane środowisko Rady stanowi unikalne miejsce dla oceny znaczenia ogólnonaukowego osiągnięć prezentowanych przez laureatów. Podsumowując proces wyłaniania laureatów w tym roku, było to ogromnie miłe, iż tak wiele wybitnych osobistości nauki światowej współpracowało z nami w ocenie kandydatów. A obraz nauki polskiej, jaki wyłania się w trakcie lektury ich opinii, jest bardzo pozytywny. Pokazuje, że polska nauka ma wiele do zaoferowania nauce światowej. Biorąc pod uwagę tak intensywny i trudny proces selekcji, należy laureatom nagrody szczególnie pogratulować odkryć, jakich dokonali. Znaczenie nauki i odkryć naukowych staje się bowiem szczególnie istotne w obecnym czasie. Dostrzegamy, jak ważne jest szybkie, dokładne i wiarygodne zrozumienie mechanizmów nowych zagrożeń dla naszego życia, dla naszego zdrowia. Jak w obliczu niebezpieczeństwa, prawda wyraźnie różni się od iluzji. A tak zwane fake news są szkodliwe, a nawet zabijają. W ostatnich latach, w czasach tak zwanej postprawdy,
post-truth, opartej na docieraniu do krótkotrwałych emocji społecznych, a nie na rozumie i wiedzy, zaczęliśmy o tym zapominać. Stajemy przed szansą ponownego docenienia kluczowej roli nauki w rozwoju społeczeństwa i w rozwoju znaczenia Polski w świecie. To właśnie nauka umożliwi nam skuteczne wyjście z obecnej trudnej sytuacji spowodowanej przez pandemię i pokaże drogę przyszłego rozwoju. Dotyczy to nie tylko nauk o życiu, na których obecnie skupiają się oczy społeczeństw, ale także pozostałych obszarów, w których przyznawana jest nagroda. Mam nadzieję, że na nowo zrozumieliśmy to my, ale także politycy kształtujący rozwój nauki w Polsce. Analiza geopolityczna wskazuje bowiem jasno, że rozwój nauki jest jedynym lub jednym z nielicznych przewidywalnym narzędziem umacniania roli Polski w świecie. Dlatego też jest mi szczególnie miło powitać wszystkich Państwa na tej wyjątkowej uroczystości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I pora na przedstawienie pierwszego laureata. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2020 roku w obszarze nauk o życiu i o ziemi otrzymał pan profesor Jacek Radwan z Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. A nagroda została przyznana za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i na tolerowaniu własnych antygenów. Na czym polega osiągnięcie profesora Radwana i dlaczego ta wiedza zdobyta przez pana profesora i jego zespół jest tak ważna, także w czasach pandemii, wyjaśni krótki film. Układ odpornościowy musi w jakiś sposób odróżnić wroga, czyli na przykład patogenny wirus od własnych komórek, które nie powinny być atakowane. Wśród zwierząt kręgowych, takich jak my, zasadniczą rolę w tym procesie odgrywają geny głównego kompleksu zgodności tkankowej. One kodują molekuły, które przypominają nieco szczęki, które krążą po naszych komórkach, chwytają fragmenty różnych białek i prezentują je na powierzchni komórek. Tam wchodzą z nimi w interakcje takie macki limfocytów, które, jeżeli to jest nasze własne białko prezentowane przez molekułę MHC, nic nie robią. Jeżeli natomiast okaże się, że to jest białko wirusa, wtedy znajdują się zwykle jakieś takie limfocyty, które potrafią je mocno związać i wywołać w ten sposób reakcję odpornościową. Problem polega na tym, że takich wariantów szczęk mamy tylko kilka kodowanych w naszych genomach. I zdarza się czasami, że jakiś fragment bakterii, powiedzmy, nie jest w stanie dopasować się do tej szczęki. One nie są w stanie zaprezentować tego na powierzchni komórek, dlatego chorujemy. Pytanie, z którym się mierzyliśmy, było takie, dlaczego nie mamy w takim razie w naszych genomach więcej genów, które kodują te molekuły MHC, te szczęki. U kręgowców istnieje pewien konflikt, mianowicie jeżeli zbyt dokładna jest obrona przed patogenami, grozi to atakowaniem własnych komórek. Eksperymentalnie na nornicy rudej profesor Radwan ze swoją grupą badawczą wykazali, że to jest mechanizm, który ogranicza liczbę genów MHC odpowiedzialnych za obronę, bo dotąd była to pewna taka tajemnica. Dlaczego tych genów nie jest więcej? Bo gdyby było ich więcej, to wtedy ta obrona przed patogenami byłaby silniejsza i rzadziej byśmy chorowali. Nasze badania pokazały, że im więcej mamy molekuł tych wariantów szczęk, tym więcej limfocytów tracimy i wtedy może się okazać, że nie zawsze te limfocyty są w stanie związać, zareagować nie z białkiem MHC, które produkuje te molekuły. Dlatego mamy w genomie tych białek stosunkowo niewiele, a to z kolei sprawia, że czasami nie jesteśmy w stanie zaprezentować pewnych fragmentów, na przykład wirusów, i chorujemy. Hipoteza, którą testowaliśmy, pojawiła się jakieś 30 lat temu i przez ten czas była rozwijana głównie na gruncie matematycznym. Brakowało jej empirycznego testu.
wraz z rozwojem tzw. technik sekwencjonowania nowej generacji pojawiła się możliwość przeprowadzenia takiego testu. I możliwość tę wykorzystał szybko profesor Jacek Radwan. Nasze wyniki były tyle interesujące, że pokazały różnice pomiędzy dwiema klasami genów MHC. Klasy te różnią się od siebie biologicznie. Jedna jest odpowiedzialna za prezentację pasożytów wewnątrzkomórkowych, takich jak wirusy, a druga zewnątrzkomórkowych, takich jak bakterie, grzyby, tasiemce. Dlatego też tak ważne jest testowanie empiryczne, klasycznych ewolucyjnych hipotez, ponieważ pozwala nam zobaczyć, czego jeszcze nie rozumiemy w tych procesach, ale także, a może przede wszystkim w tym, jak funkcjonuje ten układ dziś i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi elementami naszego układu odpornościowego. No i może jeszcze warto dodać, że pan profesor Radwan jest nie tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych badaczy w swojej dziedzinie na świecie, ale co podkreślają też jego współpracownicy, potrafił stworzyć wspaniały zespół młodych badaczy. Za to też dziękujemy, panie profesorze. A laureat, jak co roku, otrzymuje poza nagrodą pieniężną także dyplom i piękną statuetkę, której twórcą jest artysta, rzeźbiarz, pan Ryszard Kozłowski. I jak zwykle proszę laureata o zabranie głosu. Chciałem serdecznie podziękować Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za nagrodę. Znalezienie się w gronie uczonych, których osiągnięcia podziwiałem, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. To, że znalazłem się dzisiaj tutaj, zawdzięczam bardzo wielu osobom. Począwszy właściwie od mojej mamy, która nie uwierzyła kategorycznej opinii jednej z nauczycielek w mojej podstawówce, że nie nadaje się do liceum i lepiej mnie posłać do technikum gastronomicznego. Nie, żebym nie lubił gotować, ale badania naukowe jednak bardziej mnie fascynują. Miałem też szczęście studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim wtedy, kiedy seminaria z ekologii ewolucyjnej prowadził pan profesor Adam Łomnicki. Choć nigdy nie byłem oficjalnie jego studentem, to właśnie od niego nauczyłem się, jak ważne jest stawianie istotnych pytań i mierzenie się z najlepszymi w próbach odpowiedzi na te pytania. To, że mogłem tego rodzaju ambitne wyzwania podjąć akurat w dziedzinie immunogenetyki ewolucyjnej, było możliwe dzięki wcześniejszym fundamentalnym odkryciom dotyczącym zasady działania specyficznej odpowiedzi odpornościowej dokonanych m.in. przez polskiego uczonego profesora Pawła Kisielewa wraz ze współpracownikami w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Zawdzięczam to też Fundacji Nauki Polskiej, która wcześniej przyznała mi subsydium profesorskie mistrz. Wykorzystałem je m.in. do tego, aby zacząć eksperymentować z zastosowaniem wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA do badania ogromnej różnorodności genów układu odpornościowego. Obawiam się, że żadna agencja grantowa nie dałaby mi na to pieniędzy, ponieważ wytknęłaby mi brak doświadczenia w tym względzie. Nie o to chodzi, że jestem przeciwnikiem systemu grantowego, wręcz przeciwnie, jestem wdzięczny Narodowemu Centrum Nauki za to, że pozytywnie oceniła mój wniosek o sfinansowanie nagrodzanych przez Fundację badań. Jednak dzięki subsydium od Fundacji, jako doświadczony naukowiec, z którym wówczas byłem, dostałem szansę na drugą młodość naukową i zaczęcie czegoś zupełnie nowego. Pomógł mi w tym młodszy kolega, obecnie już profesor Wiesław Babik, którego udało mi się ściągnąć do mojego zespołu z zagranicy. Jako jednego z argumentów użyłem stypendium, które mogłem mu wypłacać właśnie dzięki subsydium od Fundacji. Wkroczyliśmy wówczas na obszar, na który nikt się wcześniej nie zapuścił, co było oczywiście fascynujące, ale oznaczało też ryzyko, że utkniemy gdzieś na bezdrożach. Szczęśliwie tak się nie stało, a tam, gdzie doszliśmy, otworzyła się, jak to często bywa, perspektywa nowych odkryć. Nie sposób też przecenić roli, którą wyróżnionych nagrodą badaniach odegrali młodsi współpracownicy Magda Migalska i Alvaro Sebastian. To dzięki ich ogromnym zdolnościom i zaangażowaniu mój ryzykowny, a może nawet, jak niektórzy mówili, szalony projekt udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Cieszę się, że Magda uzyskała ostatnio finansowanie na samodzielny projekt,
który będzie się starał odpowiedzieć na jedno z nowych pytań, które wyłoniło się z naszych wspólnych badań. Zaś Alvaro wykorzystuje doświadczenia zdobyte w naszym projekcie do badań, których celem jest doskonalenie terapii nowotworów. Wszystkim wspomnianym osobom i instytucjom, a także wielu innym, których z braku czasu nie mogłem wspomnieć, bardzo serdecznie dziękuję. My też dziękujemy, panie profesorze. Jeszcze raz gratulujemy. A teraz pora na przedstawienie drugiego laureata, a właściwie laureatki Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i o materiałach otrzymała pani profesor Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda została przyznana za otrzymanie materiałów ciekłokrystalicznych o strukturze chiralnej zbudowanych z niechiralnych molekuł. Na czym polega chiralność i na czym polegają badania pani profesor Góreckiej i jej osiągnięcia, o tym opowie sama laureatka i jej współpracownicy. Swojej pracy naukowej interesowały mnie praktycznie od zawsze dwa aspekty związane z materią: chiralność i ciekłokrystaliczność. Chiralny obiekt to taki, który jest nienakładalny na swoje odbicie lustrzane. Jest to cecha, która jest dość powszechna w naturze. Na przykład nasza lewa i prawa ręka są odbiciami lustrzanymi, ale nie są na siebie nakładalne. Dlatego mamy kłopoty, jeżeli próbujemy założyć rękawiczkę z prawej ręki na lewą rękę. Podstawowe biologicznie czynne cząsteczki jak DNA, jak białka są chiralne, gdyż zbudowane są z chiralnych modułów, aminokwasów i cukrów. Wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego natura stworzyła aminokwasy i cukry, a w konsekwencji białka i kwasy nukleinowe tylko w jednej z lustrzanych form. Mamy nadzieję, że nasze badania w jakimś stopniu przybliżają nas do odpowiedzi na to pytanie. I tu pojawia się druga część moich zainteresowań, mianowicie ciekłokrystaliczność. Badania materiałów ciekłokrystalicznych profesor Ewa Górecka prowadzi tu na Uniwersytecie Warszawskim od ponad 30 lat. Jeżeli fazy ciekłokrystaliczne zbudujemy z molekuł chiralnych, pojawia się coś nowego. Pojawia się spontaniczna tendencja do deformacji struktury. Molekuły układają się w struktury spiralne, nazywamy je strukturami helisalnymi, co z kolei prowadzi do nowych, niezwykłych właściwości optycznych. Struktura helisalna ciekłego kryształu potrafi selektywnie odbijać światło o określonej długości fali, a więc o określonej barwie. Zależność długości helisu od temperatury prowadzi do zmiany barwy odbijanego światła, co znów wykorzystuje się praktycznie, na przykład przy konstrukcji termometrów. W ostatnich latach interesuje nas jeszcze inny aspekt chiralności. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy molekuły, które są achiralne, a więc nakładalne na swoje odbicie lustrzane, mogą tworzyć struktury chiralne. Zagadnienie trochę podobne do tego, z jakim spotykamy się w architekturze, gdzie spiralne schody budujemy przecież z prostych stopni. Nasze badania pokazały, że także molekuły achiralne potrafią tworzyć bardzo skomplikowane chiralne struktury. Panią profesor interesuje również progresja chiralności. To znaczy badamy, czy informacja o organizacji przestrzennej, takiej jak chiralność, która w przypadku naszych molekuł przejawia się w zwinięciu we wstążki, czy ta informacja może być przekazana z jednego poziomu wielkości na drugi. Od molekuł do helis, które skręcą się we wstążki, które z kolei zwiną się w skręcone kolumny. Jedna struktura wychodzi z drugiej, tak jak w matrioszkach. Ewa jest pierwszym naukowcem w Polsce, który zajął się tą tematyką i dzięki jej badaniom na przykład wiemy, że możliwy jest transfer chiralności pomiędzy różnymi poziomami,
począwszy od rozmiaru pojedynczych molekuł, aż do struktur o wielkościach porównywalnych z długością fali światła. Profesor Górecka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców wśród tych, którzy zajmują się badaniami ciekłych kryształów. Jej nazwisko wiązane jest z jednym z największych odkryć w tej dziedzinie, z odkryciem antyferroelektrycznych ciekłych kryształów, a w ostatnich latach jej nazwisko pojawia się przy wszystkich ważnych kierunkach badań w dziedzinie badania faz ciekłokrystalicznych. To może jeszcze raz warto powiedzieć, że pani profesor Górecka odgrywa czołową rolę w badaniach ciekłych kryształów i jest odkrywcą nowych zjawisk w tych materiałach, które zapewne prędzej czy później znajdą zastosowanie w praktyce. Na przykład do stworzenia materiałów ciekłokrystalicznych nowej generacji. No a dla laureatki mamy także statuetkę i dyplom. I bardzo proszę panią profesor Ewę Górecką o zabranie głosu. Chciałabym podziękować Fundacji za docenienie naszych badań. To, że nasze badania są interesujące dla nas, to raczej oczywiste, ale takie nagrody utwierdzają nas w tym, że może jest coś w nich ciekawego też dla innych. Oczywiście dziękuję swojej rodzinie za cierpliwość. Gdyby nie pomoc męża, rodziców i mojej już nieżyjącej teściowej, pewnie moja córka musiałaby się wychowywać w laboratorium. Chciałabym podziękować wszystkim tym niezwykłym ludziom, których spotkałam na swojej drodze naukowej. Tematyką ciekłych kryształów zainteresował mnie wiele lat temu promotor mojej pracy doktorskiej, już nieżyjący profesor Wiesław Pyżu. To on pokazał mi, że warto wchodzić w nauce w nowe tematy, że doświadczenie nabyte w jednej dziedzinie bardzo szybko procentuje w innej. Rok po studiach znalazłam któregoś dnia ogłoszenie o stypendium UNESCO w Japonii i zgodnie z filozofią Wiesia wtedy napisałam zdacznie na wyrok swojej aplikacji, że wiem coś o ciekłych kryształach. W ten sposób trafiłam do jednej z najlepszych grup na świecie zajmujących się ciekłymi kryształami, którą kierował profesor Atsuo Fukuda i Hideo Takezawa. Trafiłam też chyba w najlepszym możliwym czasie do tej grupy, bo wtedy zajmowali się oni nową grupą materiałów, które okazały się bardzo ważne w historii naszej dziedziny, antyferroelektrykami ciekłymi kryształami. Chyba mogę powiedzieć, że ogólnie mam ogromne szczęście do ludzi, z którymi współpracuję. Od 20 lat współpracuję z Damianem Pociechą, Jadwigą Szydłowską. Z nowych współpracowników to Paweł i Magda Majescy, Michał Wójcik, Wiktor Lewandowski, Jacek Szczytko. Od wielu lat współpracuję z moimi koleżankami teoretyczkami ze Słowenii, Nataszą Wapowicz i Mojcą Czepic. Mamy świetne relacje z grupą z Czech, z Wladką Nowotną, Miladą Glogarową. Miałam też niezwykłych doktorantów, Kingę Czcińską, Karolinę Madrak, Mirka Salamończyka, Nahem Tapnani. Obecnie jest z nami doktorant z Pakistanu, Muhammad Ali. Wszyscy oni byli moimi współpracownikami, ale po prostu stali się też moimi przyjaciółmi. Jak uczył mnie kiedyś Wiesław, jeżeli masz nowy materiał, to wcześniej czy później zawsze coś ciekawego w nim odkryjesz. Dziękuję więc za wyrozumiałość, zwłaszcza gdy rysuję struktury chemiczne, których nie da się zrobić, naszym chemikom organikom. Nasza praca nie byłaby możliwa bez chemików organików Adama Krówczyńskiego, Józefa Mieczkowskiego, a także Asi Matraszek i Asi Wolskiej. Mam nadzieję, że mój przykład zachęci młode kobiety do pracy naukowej. Chcę im powiedzieć, że gdy praca staje się naszą pasją, naszym hobby, to nie jest ani ciężka, ani trudna. Można ją, wbrew temu, co mówią niektórzy politycy, z powodzeniem łączyć i z życiem rodzinnym, i z wychowaniem dziecka. Dziękuję. My też dziękujemy pani profesor i myślę, że przykład pani profesor Ewy Góreckiej, znaczenie jej badań mogą rzeczywiście zachęcić młode kobiety do pracy naukowej. Proszę państwa, i pora na przedstawienie trzeciego laureata. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2020 roku w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich otrzymał pan profesor Krzysztof Marian Górski
z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i NASA JPL, czyli Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology, słynnego Caltechu, a nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie metodologii analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata, a w filmie, który za chwilę Państwo obejrzą, będzie o znaczeniu badań mikrofalowego promieniowania tła, będzie o nagrodzonej metodologii, ale będą też zdjęcia niemowlęcego Wszechświata, które zostały opracowane właśnie dzięki profesorowi Górskiemu. Naszym obiektem badań jest najstarsze promieniowanie wypełniające cały Wszechświat, które informuje nas o fundamentalnych własnościach Wszechświata na początku wszystkiego. Od ponad 30 lat Krzysztof jest bardzo aktywnie zaangażowany w niezwykle szybko rozwijające się nowe pole kosmologii, w badania mikrofalowego promieniowania tła. Jest to docierający do nas zewsząd, z całego nieba, kosmiczny szum, niezwykle ważny, bo zawierający informacje o Wszechświecie w jego strukturze w najwcześniejszych fazach dostępnych do obserwacji w promieniowaniu elektromagnetycznym. Możliwości obserwacyjne promieniowania mikrofalowego z powierzchni Ziemi są bardzo ograniczone. Wielkoskalowe badania tego promieniowania i jego niejednorodności stały się możliwe dopiero dzięki badaniom z misji satelitarnych. Dziedzina ta rozpoznana była jako bardzo ważna. Nagrodzona została dwiema edycjami Nagrody Nobla za odkrycie w 1965 roku i później dla kierowników zespołu COBE, który odkrył ważne, mierzalne już własności i kosmologicznie interesujące tego promieniowania. Waga tego rozwojowego kierunku naukowego była tak znacząca, że w ciągu ostatnich niemal 30 lat byliśmy świadkami przeprowadzenia trzech misji satelitarnych poświęconych tym badaniom. W dwóch z tych misji miałem okazję i honor uczestniczyć bezpośrednio, a w trzeciej pośrednio przez udostępnienie i wykorzystanie moich narzędzi badawczych. Krzysztof był kluczową postacią w tak zwanym US Planck Team, osobą odpowiedzialną za przygotowanie algorytmów dla osiągnięcia głównych celów tej misji. Misja Planck zakończyła się ogromnym sukcesem. Jej wyniki to unikalne mapy promieniowania tła i podstawowe parametry kosmologiczne Wszechświata. Pozostaną one niewątpliwie przez dekady podstawą naszego rozumienia wczesnych etapów powstawania Wszechświata. Profesor Górski opracował algorytmiczny sposób tworzenia siatki na sferze, co pozwoliło na znaczne uproszczenie i przyspieszenie numerycznego procesu uzyskiwania informacji o podstawowych parametrach naszego Wszechświata i przygotowania szczegółowych map rozkładu promieniowania. Osiągnięcie profesora Górskiego jest porównywalne z osiągnięciem Mercatora, dzięki któremu mamy teraz wspaniałe mapy naszej kuli ziemskiej, a dzięki temu, co zrobił pan profesor Krzysztof Górski, mamy teraz wspaniałe mapy całego naszego Wszechświata. Skumulowane wyniki tych przedsięwzięć radykalnie zmieniły kosmologię. Była to dziedzina niemal fantazyjna, gdy zaczynałem swoją karierę, a teraz stała się dziedziną ultraprecyzyjnych pomiarów, które wymuszają drastyczne ograniczenia na swobodę teoretycznych spekulacji o Wszechświecie. Parametry fizycznych teorii opisujących Wszechświat jako układ fizyczny znamy dzisiaj z dokładnością lepszą niż 1%. Przełomowe wyniki badań mikrofalowego tła nieba w ostatnich dekadach nie byłyby możliwe bez największego osiągnięcia i wkładu profesora Górskiego, opracowania metody formatowania i analizy danych astronomicznych z przeglądów całego nieba, takimi są właśnie badania mikrofalowego tła, tak zwanego algorytmu Hilpix. Okazał się on na tyle wygodny i efektywny w użyciu, że obecnie używany jest przez wszystkie najważniejsze misje astrofizyczne obserwujące całe niebo. Praca opisująca sam algorytm była już cytowana ponad 3100 razy, a sam software był ściągany przez użytkowników ponad 60 tysięcy razy. Krzysztof jest najbardziej cytowanym astronomem polskim. Jego bibliometria wskazuje ponad 300 publikacji cytowanych niemal 64 tysiące razy, a jego indeks Hirsza wynosi 109.
To jest imponujące, proszę Państwa. Dzięki pracom polskiego astronoma i dzięki jego metodzie HilPix mamy mapy całego Wszechświata. No a profesor Krzysztof Górski jest jednym z najbardziej uznanych na świecie astrofizyków zajmujących się kosmologią i jest kluczową postaci amerykańskiego zespołu Plancka, a 2 lata temu otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie astrofizyki, kosmologiczną Nagrodę Grubera. Dla pana profesora piękna statuetka, dyplom i oczywiście nagroda pieniężna. I łączymy się z daleką Kalifornią, a dokładniej z Pasadeną, gdzie od lat pracuje i mieszka profesor Krzysztof Marian Górski. Oto jego krótkie wystąpienie. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Fundacji dla Nauki Polskiej za zaszczyt włączenia mnie do grona laureatów tej znamienitej nagrody. Telefon od profesora Żylicza zaskoczył mnie i wywołał lawinę refleksji na temat mojej kariery, zwieńczonej teraz udziałem w tej nobilitującej uroczystości. Nie powiedziałem nobilitującej przypadkowo, jako że w samej dziedzinie astronomii wstępuję w ślady tak znakomitych poprzedników, jak moi koledzy Aleksander Wolszczan, Bogdan Paczyński i Andrzej Udalski. Dodatkowo też ujęło mnie, że w zeszłym roku wyróżnili Państwo profesora Kosakowskiego, który dawno temu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika usiłował mnie nawet uczyć fizyki statystycznej i był jednym z moich ulubionych wykładowców. Nagroda Fundacji wyróżniła mnie za działalność w dziedzinie badań reliktowego promieniowania tła. W dziedzinie egzotycznej, do dzisiaj zajmuje się nią niewiele ponad 1000 osób na świecie. Obiektem naszych badań jest nośnik informacji z wczesnego Wszechświata, który informuje nas o warunkach fizycznych, które wtedy panowały i pozwala nam zrozumieć, jakie były warunki początkowe rozwoju wszystkiego, co astronomicznie widzimy dzisiaj. Dziedzina ta była wyróżniona co do swojej wagi przyznaniem 2 edycji Nagród Nobla za odkrycie promieniowania tła i później za krytyczne postępy wykonane przy pomocy obserwacji satelitą COBE. Przez ostatnich niemal 30 lat obserwowaliśmy niezwykłe zintensyfikowanie działań w tej dziedzinie. Między innymi 3 misje satelitarne poświęcone były badaniom dokładnie skoncentrowanym na tym zagadnieniu. W 2 z tych misji COBE i Planck uczestniczyłem i miałem honor działać osobiście. W 3 amerykańskiej WMAP brałem udział pośrednio przez kontrybucję swoich narzędzi software'owych i wykorzystanie ich do naukowych badań wynikających z pomiarów satelity WMAP. Skumulowane wyniki tych przedsięwzięć radykalnie zmieniły kosmologię. Zmieniły ją z dziedziny niemalże fantazyjnej w dziedzinę ultraprecyzyjnych pomiarów, które wymuszają obecnie drastyczne ograniczenia na swobodę teoretycznych rozważań o Wszechświecie. Także podsumowując rozważania o mojej karierze, często zdumiewa, jak niezwykły i kosmiczny był zbieg okoliczności, który pozwolił mi nie tylko być świadkiem tego wspaniałego rozwoju, tej imponującej dziedziny, ale również osobiście w nim uczestniczyć. Wymieniłem poprzednio parę istotnych osób, które pomogły mi na mojej drodze życiowej. Nie będę tego powtarzał w tej chwili. Podziękuję tylko mojej rodzinie za wytrwałość i cierpliwość i wsparcie. I jeszcze raz chciałem podziękować Fundacji za to znaczące wyróżnienie i mam nadzieję, że gdy już fatalne czasy covidowej pestylencji będą za nami, być może część tej uroczystości uda nam się powtórzyć osobiście. Dziękuję. To jest oczywiście możliwe, że to spotkanie nie tylko w sieci, ale w realnym świecie, miejmy nadzieję, dojdzie do skutku. I przypomnę raz jeszcze, laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, polski astrofizyk, stał się najwybitniejszym ekspertem w dziedzinie matematycznej konstrukcji i analizy map nieba. To wielkie osiągnięcie polskiego uczonego. Gratulujemy, dziękujemy panie profesorze. I pora na przedstawienie 4. laureata. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych otrzymał pan profesor Romuald Schild
z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wybitny polski archeolog urodzony jeszcze przed wojną we Lwowie. Pan profesor Schild otrzymuje nagrodę za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego. Na czym polega znaczenie badań pana profesora zarówno w Afryce, jak i w Europie i w Polsce? Co udało mu się ustalić i odkryć? O tym będzie obraz, który dla państwa przygotowaliśmy. Nagrodę Fundacji otrzymałem za badania współzależności pomiędzy przemianami klimatycznymi i zmianami społecznymi oraz kulturowymi małych społeczeństw prehistorycznych epoki kamienia. Głównie to były społeczeństwa końcowej części epoki kamienia, mniej więcej ostatnie 20-tysiąclecie w historii ludzkości. Profesor Schild badania w Afryce rozpoczął w 1969 roku. Badał tam kulturę materialną, podstawy gospodarcze, osadnictwo, migracje, wierzenia, a także zagadnienia udomowienia roślin i zwierząt. Udało się ustalić, że w ostatnim tak zwanym okresie wilgotnym Sahary, który się zaczął mniej więcej 11 tysięcy lat, a skończył się około 6 tysięcy lat temu, ten obszar podlegał co najmniej 6 razy pulsacjom wilgotnym, które sprzyjały osadnictwu ludzkiemu, które się w związku z tym zmieniało. Za każdą zmianą klimatyczną zmieniała się całkowicie kultura wierzenia tych małych społeczeństw. Ich gospodarka ewoluowała od łowiectwa, zbieractwa poprzez inicjalne rolnictwo do rozwiniętego pasterstwa. A również z tym wiązały się olbrzymie zmiany w wierzeniach i kulturze duchowej tych społeczeństw, które wreszcie zanikły około 6 tysięcy lat temu. Ważnym bardzo jego osiągnięciem było odkrycie centrum ceremonialnego z końca epoki kamienia. To centrum dało w niedługim czasie po swoim istnieniu w dużej mierze początki cywilizacji starożytnego Egiptu. Profesor Romuald Schild należy do grupy badaczy, którzy współtworzyli fundamenty polskiej archeologii w latach 60. i 70. i zwłaszcza archeologii epoki kamienia i badań związanych ze społecznościami łowiecko-zbierackimi zamieszkującymi niż polski, ale niż europejski. Już od wczesnych lat 60. profesor zdawał sobie sprawę z pewnego ograniczenia wynikającego z takiej ubogości źródeł, którymi dysponujemy na terenie Niżu Polskiego i próbował przełamać ten impas poznawczy poprzez z jednej strony zaawansowane analizy inwentarzy krzemiennych, a z drugiej strony poprzez inicjację badań o charakterze paleośrodowiskowym, czyli integracji wszystkich dziedzin przyrodniczych, tych zasadniczych nurtów badań przyrodniczych z badaniami archeologicznymi. Profesor, poza tym, że jest wybitnym archeologiem, jest wybitnym również geologiem i geomorfologiem. I z moich długoletnich obserwacji, kontaktów z profesorem, wynika, że chyba jak nikt inny rozumie on wagę interpretacji mikrostratygraficznych na stanowiskach archeologicznych. Profesor Schild uzyskał wielkie uznanie międzynarodowe w środowisku naukowym archeologów, ale także i geografów i przyrodników. To się objawiło takimi wydarzeniami jak przyznanie profesorowi jako pierwszemu Polakowi członkostwa Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych.
Tak, proszę Państwa, pan profesor Romuald Schild był jednym z pierwszych badaczy, którzy opisali wpływ środowiska i zmian klimatu na systemy społeczne w epoce kamienia i znany jest na całym świecie jako lider wielu interdyscyplinarnych projektów związanych właśnie z prehistorią Europy Środkowej i Afryki Północnej. No i ta wyjątkowa statuetka i dyplom wędrują do pana profesora. I bardzo proszę pana profesora Romualda Schilda o zabranie głosu. Przede wszystkim dziękuję żonie, która wytrzymała moje wyjazdy, moje liczne wyjazdy zagraniczne, a w zasadzie pobyt za granicą miesiącami, a ona w tym czasie musiała dbać o dom. Chciałbym również podziękować sponsorom, którzy włożyli duże pieniądze w badania archeologiczne, zarówno w kraju, jak i za granicą. I tutaj muszę wymienić Narodową Fundację Nauki Stanów Zjednoczonych, Komitet Badań Naukowych w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a również Instytut Archeologii i Etnologii, który własne środki poświęcił na te, w rzeczywistości, drogie badania. Chciałbym również podziękować moim współpracownikom, których było bardzo dużo i nie jestem w stanie wymienić ich z nazwiska. Chciałbym również podziękować Fundacji Nauki Polskiej za tę wielką nagrodę, której się w rzeczywistości nie spodziewałem. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i radość w tej takiej, powiedzmy, zaawansowanej części mojego życia. W przyszłości chciałbym również poświęcić pewną ilość środków na wsparcie nauki polskiej, która nigdy w Polsce nie była dopieszczana. Gratulujemy i dziękujemy, panie profesorze, także za deklarację przeznaczenia swoich środków na wsparcie nauki w naszym kraju. I proszę państwa, na ręce profesora Macieja Żylicza nadesłano listy gratulacyjne skierowane do laureatów nagród fundacji. Listy te będą umieszczone na stronie fundacji. Bardzo dziękujemy. No i proszę raz jeszcze o zabranie głosu pana profesora Macieja Żylicza, prezesa zarządu fundacji. Przed chwilą mieli Państwo okazję docenić badania naukowe wykonane przez naszych laureatów fundacji. W imieniu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej chciałbym jeszcze raz złożyć gratulacje z okazji uzyskania nagród fundacji. Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa osiągnięć. W tych słowach końcowych chciałbym odnieść się do bardzo ciekawych spostrzeżeń, które wyraziła pani profesor Ewa Górecka. Powiedziała ona, że jeżeli naukę uprawia się jako swoją pasję, to nie jest ona ciężka ani trudna i można ją połączyć z życiem rodzinnym i wychowaniem dziecka. To bardzo cenna uwaga. Problem polega na tym, że w większości statystycznie jest kobietom bardzo trudniej uprawiać naukę w Polsce i to trzeba zastanowić się dlaczego. Jednym z elementów, dlaczego tak się dzieje, to jest to, że nasze społeczeństwo nadal toleruje stereotypy dotyczące podziału ról kobiet i mężczyzn. Musimy to zmienić. Jeśli nie zmienimy tego, będziemy gubić talenty i to utrudniać karierę naukową świetnych osób, które mogą być doceniane między innymi w nagrodach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. A inne kraje potrafią to zrobić. Kraje anglosaskie czy kraje skandynawskie poradziły sobie z tym problemem. My powinniśmy także to dokonać. Żegnając się z Państwem, chciałbym wyrazić nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy
się w sali Złotej Zamku Królewskiego. Na następnych uroczystościach z okazji rozdania nagród Fundacji. Od 1992 roku dokładnie w tym miejscu te nagrody przekazujemy najlepszym z najlepszych. Wyraziłem nadzieję, ponieważ wiem, że możemy tego dokonać dzięki temu, że naukowcy teraz intensywnie pracują nad nowymi szczepionkami, które mam nadzieję, że nie tylko zmienią sytuację w pandemii, ale tak samo będą szczepionkami bezpiecznymi. Chciałbym się z Państwem pożegnać i życzyć Państwu zdrowia. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy i ja też mam nadzieję do zobaczenia za rok na jubileuszowej 30. już uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która, mam nadzieję, odbędzie się znowu na Zamku Królewskim w Warszawie. Do widzenia.